obchodzimy 80. rocznicę powołania szkoły podchorążych batalionów chłopskich. Ta szkoła mieściła się w lasach, powstała w roku i szkoliła średnią kadrę oficerską, ponieważ batalionów chłopskich było dużo chętnych do walki. Niestety większość nie miała przeszkolenia wojskowego, stąd pomysł zorganizowania takiej szkoły. Raz przez tą szkołę, drugi raz, że tutaj było wielu chętnych młodych ludzi, żeby walczyć za ojczyznę. Oni się do tych batalionów zapisywali, walczyli, działali i bardzo duży odsetek ludności w tym uczestniczył. Już miało miejsce złożenie kwiatów pod pomnikiem, jak są goście, kto składał te kwiaty? Kwiaty składali przedstawiciele wojewody lubelskiego, pan Maciej Buczyński, dyrektor delegatury lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Białej Podlaskiej, składał pan starosta Bielski, Mariusz Fudzik, wraz z członkiem zarządu powiatu bielskiego Mateuszem Majewskim, składali przedstawiciele samorządu gminy, uczniowie z miejscowej szkoły, której patronem jest ten przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Rozkosz, milicja prawi, czystości, jak przygotowania. Gmina Rozkosz została reaktywowana 1 stycznia 1984 roku. Wcześniej wchodziła w skład gminy Łomazy, więc świętujemy też 40-lecie samodzielnego funkcjonowania jako jednostka samorządu terytorialnego. Po mszy świętej przejdziemy do Gochu, gdzie po części oficjalnej będą występy artystyczne, będzie rekonstrukcja potyczki z tamtego okresu, będzie pokaz jazdy konnej, część rozrywkowa, atrakcje dla dzieci, więc myślę, że każdy będzie mógł znaleźć coś. Oprócz tego, że to są rocznice, też założeniem tego święta było to, żeby przypominać ludziom, zwłaszcza młodym, o naszej historii, o tym, że kiedyś nie było gminy, teraz jest, o tym, jak nasi przodkowie walczyli w czasie II wojny światowej. Też będziemy w tym roku mieli kilka uroczystości nawiązujących do powstania styczniowego. W Rozkoszu była bitwa powstańcza. Rozkosz zresztą za udział w tej bitwie, ogólnie w powstaniu, stracił prawa miejskie, więc myślę, że to ma wartość historyczną, kształcącą młodzież, zwłaszcza, że nasza młodzież ciągle o tym przypomina. Co roku organizujemy święto patrona szkoły Stefana Skoczylasa i kolejne pokolenia uczniów o tym się dowiadują i mam nadzieję, że te tradycje patriotyczne będą utrzymywane w dorosłym życiu. Gmina Rozkosz to miejscowa zagadka. Tak, od czasów, kiedy była miastem, później różne koleje losu doprowadzały do tego, że gmina nie miała tutaj swojej siedziby. Również w czasie II wojny światowej Niemcy na pewien okres przenieśli siedzibę gminy z Rozkosza do Łomaz. Wróciła po wojnie, później zostało to przekształcone w gromady. Później gromady zostały zlikwidowane, połączone w jedną dużą gminę Łomazy. Później odzyskanie wolności. Te koleje różnie się toczyły i ta historia jest bogata. Ona też między innymi jest dlatego bogata, że miejscowe społeczeństwo nigdy nie wie, co aktualnie się wydarzyło, że to coś było na niekorzyść mieszkańców. Zawsze walczyli, próbowali zmienić tą sytuację i z powodzeniem ją zmieniali. Rozkosz zawsze chciał sam decydować o sobie. Tak, na pewno. Rozkoszanie są bardzo aktywnym społeczeństwem. Wiele prac jest tutaj wykonywanych jeszcze nadal w czynie społecznym. Historia prac na rzecz społeczeństwa jest bardzo bogata, więc nie można tego zaprzepaścić. Trzeba przypominać ludziom, młodszym przypominać. Myślę, że będzie to kontynuowane.
z rozkazu komendanta pod okręgu 4A Stefana Skoczylasa pseudonim Piotr w marcu 1944 roku w okolicach Rossosza utworzony został pierwszy batalion batalionów chłopskich imienia Ziemi Podlaskiej. Powstał z połączenia kilku niewielkich oddziałów specjalnych działających już wcześniej, m.in. oddziału Franciszka Bancerzewskiego pseudonim Włóczęga. Dowódcą batalionu został Stefan Skoczylas. Zanim utworzona została szkoła podchorążych, w batalionie zorganizowano szkołę podoficerską i szkoleniem objęto wszystkich żołnierzy. W marcu 1944 roku w okolicach Rossosza, w lesie Sumierz, na bazie batalionu powstała szkoła podchorążych piechoty batalionów chłopskich, której celem było kształcenie kadr dowódczych. Komendantem szkoły został Julian Czupa, pseudonim Marian. Sprawami wychowawczo-politycznymi zajmował się Stefan Skoczylas, pseudonim Piotr. Elitarny klub dżentelmenów Landsturm 40+. Skąd? Nieważne, to jest projekt, więc z całej Polski jesteśmy. W porozumieniu z miejscowym gminnym ośrodkiem kultury urządziliśmy wystawę pod hasłem Historia Podlasia mundurem pisana 1863-1946. To jest raz. Trochę broni, hełmy, mundury od powstania styczniowego aż do roku 45-46 do zakończenia II wojny światowej. Oprócz wystawy zaproponowaliśmy również widowisko pokazujące, jak mogło wyglądać powiedzmy sobie przejście Niemców przez jakąkolwiek wieś Podlasia. Jaką wy jesteście grupą? Tak, zajmujecie się tym hobbystycznie, ale jesteście jakoś właśnie sformalizowani? Jak to wygląda? To są głównie stowarzyszenia rekonstrukcji historycznej, bo oprócz mojej grupy, grupy, w której jestem, udział również wzięło Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej na Wschodzie Bez Zmian, a widowisko udało nam się przygotować również dzięki współpracy Miejscowego Zespołu Ludowego. Słuchajcie, tylko historią, bo to była druga wojna światowa, okres II wojny światowej, tylko ten rejon was interesuje, czy też jakieś inne czasy historyczne? Ja myślę inaczej. Od powstania styczniowego, tak jak mówiłem, poprzez pierwszą wojnę światową, okres międzywojenny, drugą wojnę światową, ale to w ten sposób, aż do partyzantki powojennej, no, może najlepiej w ten sposób. Przy czym są to różne strony konfliktu, nie tylko strona polska, ale również i Armia Czerwona, i pierwsza armia generała Berlinga, czyli tak zwana Wojsko Polskie na Wschodzie, formacje niemieckie, wrzesień 39 ze strony polskiej. Ale również odtwarzamy te bardzo nieładne formacje bolszewików, bo trzeba, bo ktoś musi, prawda? No trudno walczyć z urojonym nieprzyjacielem. Z jakiego powodu to robić? Dla mnie jest to ukłon w stronę moich pradziadów. Nie powiem, że jest to dla mnie misja, tak jak dla niektórych kolegów. Dla mnie jest to sposób na przekazanie młodemu pokoleniu historii. Chyba tyle, no. Cieszymy się, że zawitaliście tutaj do powiatu galskiego, do gminy Rossosz i dzięki wam dowiedzieliśmy się, zobaczyliśmy coś nowego. Mnie jest również przyjemnie, mam nadzieję, że widowisko, które zaprezentowaliśmy, się podobało, natomiast myślę, że wystawka też cieszy się dużym zainteresowaniem osób w różnym wieku.